Witajcie kochani, z tej strony Gosia z kanału Greta Art Studio. Dzisiaj przychodzę z upragnionymi przez Was woskami. Testowałam dużo różnych rzeczy, dodawałam różne różności do siebie razem, żeby uzyskać efekt, który by nam odpowiadał, który by sprawiał, że rzeczywiście jest to zamiennik wosku. Niestety muszę Was zmartwić, bardzo ciężko jest uzyskać taki naprawdę fajny efekt wosku. Oczywiście podpowiem Wam, co można by było wykorzystać, natomiast wydaje mi się, że w takim ogólnym rozrachunku jednak lepiej jest wydać trochę pieniędzy, a zakupić sobie wosk, z którego rzeczywiście będziemy zadowoleni i który sprawi, że ta praca z mediami będzie naprawdę przyjemna. No ale coś tam udało mi się uzyskać, więc sobie po prostu spróbujemy. Nie wiem, czy tutaj widzicie, mam przygotowane takie coś. Mam przygotowane pomadki w takim płynie. Nie posiadam pomadki jako takiej, wiecie, zwykłej, znaczy szminki jako takiej zwykłej, dlatego nie byłam w stanie jej przetestować i wydaje mi się, że ona mogłaby być też fajna, ale te też w płynie się fajnie sprawdzają i mam też cienie do powiek w płynie. Także ja to testowałam i obie te rzeczy całkiem fajnie się sprawdzają. No i sobie zobaczmy. Na przykład wezmę taki w miarę intensywny kolor, żeby było go widać, no bo te moje błyszczyki no nie są jakieś, wiecie, bardzo fantazyjne kolorystycznie, ale się sprawdzają. Nałożę sobie trochę na rękę, jak to u mnie zawsze bywa. Paluchem trochę popaćkam i zobaczmy, jak to się nakłada na tą naszą pracę. Na białym ten kolor jest intensywny, widoczny i całkiem fajnie wygląda. Weźmiemy sobie teraz na ciemny. Tutaj już jest troszeczkę gorzej. Nie jest on aż tak mocno kryjący, ale coś tam widać. Więc myślę, że jest to całkiem fajna sprawa. Jest to coś dodatkowego, coś tam można wyciągnąć z danej pracy, więc się oczywiście sprawdza. Weźmy sobie może, albo może weźmy brązowy, ciemniejszy kolor. Nałóżmy. Sobie może wytrę palca. I spróbujmy brązowego. Na białym oczywiście brązowy będzie widać. Na ciemnym też jest nawet bardziej widoczny niż ten różowy. Także da się, aczkolwiek jak widzicie ten kolor jakby przez to, że jest taki płynny, trochę zachowuje się jak farba bardziej, aniżeli wosk, ale myślę, że jeżeli będą takie elementy mocniej wypukłe, gdzie pod spodem po prostu jest jakaś czerń, to po prostu zbiera kolor tylko ta pierwsza warstwa, wiadomo. Także błyszczyki, szminki to są rzeczy, które możemy wykorzystać jako tak zwany wosk. Oczywiście one nie zachowują się identycznie, to nie będzie dokładnie to samo, ale zawsze można sprawdzić, zobaczyć w swoich zasobach kosmetycznych, czy mamy coś, co nam się może do tego przydać i przetestować, tak jak ja testowałam, czy to jest akurat to. Mam też właśnie te cienie do powiek, i one są już takie, wiecie, błyszczące, więc jest to fajny efekt. Te akurat bardzo fajnie pachną, takim czekoladowym zapachem, więc w ogóle super. I teraz tak, weźmiemy sobie, nałożymy i przez to, że już jest ten brokat dodany do tego cienia, to ten nasz cień bardzo fajnie się błyszczy także na pracy, więc to jest taki, wiecie, dodatkowo ekstra bonus. Bardzo fajnie to wygląda, bardzo mi się to podoba. I jeszcze sobie zobaczymy tutaj na balonie. Na białym już ten błyszczący element nie jest tak intensywny, aczkolwiek da się też nałożyć i też to wygląda całkiem. Weźmy sobie może jeszcze jeden kolor z tego, co ja tutaj mam. Jakiś taki jaśniejszy. Na pewno będzie lepiej widoczny na ciemnym, jako taki złoto. I to się fajnie tutaj błyszczy, bardzo fajnie wygląda. Natomiast tutaj na jasnym raczej będzie to tylko taki połysk, delikatny, nie będzie go aż tak bardzo widać. No ale no, to jest dosyć jasny kolor, więc tutaj nie ma co się dziwić. Także to wygląda tak. Dobrze, to sobie zetrę. I teraz sobie jeszcze zobaczymy tak. To już przeschło i się nie ściera. Wiadomo, że na pewno odrobinę się może zetrzeć, jeżeli jest zbyt duża ilość, ale generalnie jest to w miarę trwałe, więc to jest ważne, że po nałożeniu to wysycha i tworzy się taka warstwa, dzięki której jakby mamy już ten finisz tej pracy, tak? I tutaj, i tutaj. To jak wyschnie, pomadki mają to do siebie, że przede wszystkim te takie matowe mają to do siebie, że one po prostu zasychają i się trzymają. Natomiast tutaj te cienie delikatnie może schodzi ten kolor, bo jest ten brokat, ale też w miarę dobrze się to trzyma. To jeszcze nie wyschło, więc tutaj schodzi bardziej. Natomiast tak jak ja testowałam wcześniej, sprawdzałam, to te cienie też zasychają i też się w miarę dobrze trzymają. Mam jeszcze jedną propozycję dla Was, jeżeli chodzi o woski, ale to musimy sobie troszeczkę pokombinować bardziej. Ja mam takie cienie do powiek z Miss Rose. Bardzo fajne, błyszczące cienie, natomiast mam na nie uczulenie i tak nie mogę za bardzo ich używać, dlatego stwierdziłam, że może spróbuję je wykorzystać w inny sposób i one jak najbardziej oczywiście nadają się do generalnie kolorowania pracy. I tak, na pewno można sobie wziąć na przykład na gąbeczkę i nałożyć je w ten sposób. Jako taki, wiecie, uzupełnienie, pokolorowanie, czy dodanie po prostu jakiegoś fajnego cienia. I one, te akurat są, zaraz Wam powiem, mają mikę przede wszystkim. To jest ważne właśnie, żeby cienie miały mikę. I coś tutaj jest, czy jest informacja jakaś napisana? Nie, nie ma nic takiego, co by nam się tutaj przydały. Te po prostu cienie mają taki błysk. Może wezmę inny kolor. Może jakiś taki... I cieniami jak najbardziej można uzyskać właśnie taki efekt trochę woskowy. Także no jest to coś ciekawego, że można tak naprawdę przez gąbeczkę nałożyć i jest ciekawie. Dobra, ale mam jeszcze jedną propozycję, jeżeli chodzi o cienie. Można sobie... Ja tak testowałam i to całkiem fajnie się sprawdza. Ja wezmę może, no może ten kolor. Wiem, że może niektórzy Was zaczną teraz krzyczeć, natomiast dla mnie no te cienie nie mają już teraz wartości, bo nie jestem w stanie ich używać, więc po prostu wykorzystam je w inny sposób. Także dodam sobie do małego słoiczka. Oczywiście przy okazji nabrudzę, bo inaczej to wiecie, nie byłoby zabawy. Ok, to sobie odłożę. Dobrze. I dodamy sobie wazeliny. Takiej, wiecie, zwykłej wazeliny do ust, czy tam do innych rzeczy. Ja do ust używam akurat. I sobie ten nasz cień wymieszamy porządnie z tą wazeliną. Sprawdza się to oczywiście. Bardzo fajnie się to miesza. Nie ma z tym w ogóle problemu. Powstaje nam taka fajna, jakby gęsta masa, przypominająca właśnie taki wosk, który sobie zakupimy. Ok. Musimy to porządnie wymieszać. Musimy cały ten pigment wymieszać z tą wazeliną. Oczywiście ilość tej wazeliny jest uzależniona tak naprawdę od tego, jak intensywny kolor chcemy uzyskać. Jeżeli chcemy, żeby ten nasz cień był taki naprawdę intensywny, no to tej wazeliny nie można dodać za dużo. Też zależy od tego, jakiego rodzaju macie cienie. Wiem, że tam w sklepach po 5 zł są takie cienie w takich pudełeczkach, sypkie. Już nie trzeba wtedy ich rozwalać. Jest wtedy większa ilość, bo te akurat moje cienie to są, wiecie, takie malutkie kosteczki. Ale można za grosze kupić cienie, które rzeczywiście są dużej pojemności. Czasami są cienie różnego rodzaju przecenione, mają czasami kosmiczne kolory. Do malowania nas wydaje nam się to trochę dziwne, natomiast do tego rodzaju prac jak najbardziej się przydadzą, więc czasami trzeba po prostu popatrzeć na jakieś takie promocje, przeceny, wyprzedaże, więc no, to jest sposób na zdobycie fajnego koloru. Dobra, ja to wytrę, bo zaraz pewnie będzie znowu wszędzie. Jak to u mnie bywa. Ok. I mamy teraz taki fajny kolor, który nam się bardzo fajnie rozciera i który oczywiście bez problemu nałożymy na naszą pracę. Przez to, że jest dodana wazelina, to ten kolor jest jakiś taki, naprawdę konsystencją przypomina taki typowy wosk. I to mi się bardzo w tym podoba, więc dlatego myślę, że wykorzystanie wazeliny jest dobrym sposobem na zamiennik wosku. Natomiast niestety w tym przypadku pojawia się pewien problem, ponieważ ten nasz wosk nie wysycha. I w momencie, kiedy my go nałożymy, ta nasza cała praca troszeczkę tam nam podeschnie, to jest duże prawdopodobieństwo, że będziemy mogli sobie ten tutaj wosk ściągnąć palcem. Ale oczywiście i do tego jest sposób. Wystarczy całą naszą pracę już po skończeniu, po tym naszym efekcie, który chcieliśmy, wykorzystać lakier do włosów. Spryskać, wtedy to nam się wszystko sklei, przyklei i efekt będzie trwalszy. Czy macie jakiś lakier w sprayu, werniks, cokolwiek, to nam załatwi tak naprawdę sprawę. Więc tak jak mówię, jest na to rozwiązanie, natomiast trzeba wtedy, wiadomo, mieć i wazelinę, i trzeba mieć jeszcze dodatkowo jakiś tam lakier zabezpieczający, ale i tak mi się wydaje, że czasami przy używaniu takich mediów handmade lepiej jest mimo wszystko później naszą pracę zabezpieczyć, a poza tym zabezpieczamy czymś, co zazwyczaj mamy w domu, jakiś tam lakier do włosów. Też to nie jest duży wydatek, może być najtańszy jaki się da, więc one chyba, ja nie wiem, 2,50 kosztują, 3 zł? Nie wiem, teraz to ja, wiecie, z cenami jestem do tyłu, aczkolwiek wiem, że to nie są duże wydatki, więc taki lakier do włosów na pewno się przydaje właśnie do zabezpieczenia prac. Ja przede wszystkim używam lakieru do włosów do zabezpieczenia. I jeszcze co ja chciałam sprawdzić? Chciałam sprawdzić, jak się mają te nasze cienie. Oczywiście troszeczkę też schodzą, no bo to w końcu są takie, wiecie, zwykłe cienie, ale muszę powiedzieć, że całkiem fajnie to wygląda, kiedy się nakłada tą gąbeczką. Jeszcze zobaczymy sobie może takie cienie, które ja też mam już wieki, one już dawno są, wiecie, po terminie ważności, więc też fajnie się sprawdzają do mediowania. Czy takie bardziej matowe, może ten kolor trochę bardziej, też się sprawdzają. Tak, aczkolwiek już tak mniej są widoczne, ale da się coś z tego wyciągnąć. Więc tak, więc coś tam da się z tym zrobić. Wiem, że pewnie spodziewaliście się czegoś bardziej odkrywczego, jeżeli chodzi o woski, no ale tak jak niestety mówiłam na początku, ciężko mi było znaleźć coś, co by w pełni było zamiennikiem wosków firmowych. Kiedy szukałam informacji, z czego są one generalnie zrobione, jakie są składniki, to jeden z tych składników to był taki typowo chemiczny składnik, którego nie jesteśmy w stanie sobie zastąpić w żaden sposób, bo to było, już teraz nie pamiętam, ale to było coś, co zostało poddane jakiemuś tam procesowi, który coś tam. Więc no, ciężko by było, a to jest składnik, dzięki któremu jakby te nasze barwniki, te wszystkie kolory utrzymują się na pracy i są stałe, więc no po prostu ciężko jest zrobić woski typowo w domu, ale jak widzieliście, możemy wykorzystać po prostu to, co mimo wszystko mamy, jakieś błyszczyki, jakieś cienie, i w jaki sposób jesteśmy w stanie uzyskać błysk, to takie wyciąganie koloru za pomocą tych rzeczy. Trzeba je zabezpieczyć, no niestety, bywa i tak, ale w ostatecznym rozrachunku, jeżeli nie macie pieniędzy na wosk, nie macie ochoty kupować specjalnie, żeby, nie wiem, zrobić jakiś efekt wow na pracy, to myślę, że spokojnie możecie wykorzystać to, co macie w domu. Także to by było tak naprawdę na tyle, jeżeli chodzi o ten mój film. Żałuję, że nie mogę Wam dać genialnej receptury na stworzenie wosku, ale no i czasami tak bywa. Myślę, że zakup 1–2 wosków w jakimś takim Waszym ulubionym kolorze. Ja na początku na pewno bym kupiła złoty kolor, ponieważ jest to coś, co zawsze się przydaje do pracy, to zawsze dodaje takiego fajnego dodatku, takiego smaczku, więc jeżeli macie na przykład pieniądze tylko na jeden wosk, jakiej firmy to już od Was zależy, ale zawsze kupujcie wpierw złoto, bo to jest najfajniejszy kolor, który nam uzupełni pracę. Koniec tego gadania, nakręcania. Dzięki Wam za uwagę, dzięki za to, że jesteście. Mam nadzieję, że ten film w jakiś sposób Wam się przyda i spróbujecie po prostu tego, co macie w domu. A może macie jakiś tam ciekawy pomysł na wosk, wykorzystujecie coś innego niż ja tutaj Wam podałam. Napiszcie oczywiście to w komentarzu. niech inni sobie też przeczytają, niech inni wypróbują. Może ja też sobie wypróbuję czegoś innego, by uzupełnić jakby tą woskową wiedzę. Także dajcie znać, proszę, w komentarzach. No i oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału, jeśli tego jeszcze nie robicie, do klikania w dzwoneczek, by oczywiście otrzymywać powiadomienia o najnowszych filmach. Dzięki Wam za uwagę i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym filmie. Także trzymajcie się, pa, pa!